Cześć, witajcie w mojej kuchni i właśnie wpadłam na pomysł na film. Będzie to film z minimalizacji produktów spożywczych w mojej kuchni. Taki decluttering kuchenny troszeczkę. Ogólnie, co mnie do tego skłoniło? Właśnie dużo pootwieranych różnych opakowań, czy przypraw, czy gdzieś właśnie pochowane w głębiach zamrażarki jakieś rzeczy, o których po prostu zapomniałam. I chciałabym teraz przez 2-3 dni wykorzystać te rzeczy, wyciągnąć je sobie wszystkie i zobaczyć, co mogę wykorzystać, co też mogę połączyć z tym, co już mam w kuchni, żeby nie kupować dodatkowych składników, bo byłam ostatnio na większych zakupach, więc w zasadzie przez 2 tygodnie spokojnie mogę na tym pojechać i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Zapraszam Was do oglądania. Teraz zabieram się za robienie obiadu. Będą to skrzydełka z kurczaka. Właśnie je sobie zamarynowałam w przyprawach i będę je piec w moim airfryerze. Szukając, czego użyć do marynaty, znalazłam liść lubczyku i paprykę wędzoną u mnie w szafce, które już były praktycznie na wykończeniu, więc sobie wykorzystałam to i już mam 2 opakowania w szafce mniej. Pierwsza porcja skrzydełek już mi się piecze, a ja zabieram się za posprzątanie tutaj lekkie, bo nie wygląda to najlepiej, bo nawet nie mam miejsca, gdzie tego wszystkiego powyciągać, żeby posprawdzać, co mam, więc szybko sprzątam i za chwilę się widzimy. Tutaj mamy skrzydełka z kurczaka, patent na chrupiące skrzydełka, do marynaty dodać mąki ziemniaczanej i one wtedy są fajne, chrupiące. Tutaj mam sałatkę i wymyśliłam, bo przypomniałam sobie, że mam te. To ja już po prostu jestem głodna i ja nie umiem się wysłowić. No, jak to się nazywa? Mam pajnotu. Jak to jest po polsku? Ananas. Ananas w puszce. I wymyśliłam, że zrobię taką sałatkę właśnie z ananasem. Więc wykorzystam sobie tego ananasa, który już leżał dosyć długo w szufladzie. A z soku z tego ananasa zrobiłam, po prostu rozcieńczyłam z wodą i będzie mieć piciu. Nie wiem, jak to jest, ale zawsze dania, które wychodzą właśnie z jakichś takich resztek, są najlepsze. Ja chyba nigdy nie jadłam lepszych skrzydełek. Właśnie ta papryka wędzona, oregano, lubczyk. Do tego musztarda, trochę miodu. Znalazłam jeszcze taką mieszankę jakby do kurczaka. Oczywiście sól. No... Dobra, jem, bo jestem taka głodna już. Dla Was jestem po chwili, ale już jest drugi dzień. I zabieram się właśnie za szukanie tych produktów, które będę wykorzystywać. I najpierw zerknę, co mam w przyprawach. Ogólnie to ja sobie zrobię tutaj takie małe przeszukanie i Wam zaraz wszystko pokażę. Może tak? Coś w tym stylu. Ogólnie to stoicie na piecu. W końcu go wymyłam porządnie, więc mogę tak zrobić. I zabieram się za ogarnianie moich przypraw. Chcę zobaczyć, co mam w zapasach. I co mam takiego, bo jest kilka takich przypraw, które, nie wiem, gdzieś mi się walają, ja ich nie używam i leżą i później robią mi bałagan. Już sobie tutaj umyłam moje opakowanie na przyprawy, no i patrzę. I tak, proszek do pieczenia i drożdże, mam zapasik, więc sobie gdzieś to tam wykładam. Czosnek suszony, granulowany, rozmaryn. Rozmaryn, ale mam rozmaryn otwarty, więc ten otwarty pójdzie sobie naprzód, ten nieotwarty na tył, czosnku granulowanego, nie mam otwartego, więc sobie go też tutaj dam do przypraw. Cynamon mam, o, cynamon, ale zobaczcie, mam tutaj jeszcze cynamon w słoiczku, ale ja się chyba będę chciała pozbyć tych wszystkich słoiczków, bo trochę mnie denerwuje. To jest takie piękne, instagramowe, jak ludzie mają te słoiczki, te wszystkie takie na przyprawy, ale mnie to wkurza trochę. Wolę sobie kupić, po prostu otworzyć, wykorzystać i tyle. No chyba, że mam naprawdę zapas. O, na przykład mam
zapas bazylii i oregano i to w ogóle w takich dużych słoikach, więc to sobie tak trzymam, nie? Ale jak ma się dużo różnych przypraw, potem nie ma miejsca na to w szufladzie. Poza tym ja mam 38 metrów kwadratowych, jest nas dwóch tutaj w mieszkaniu, więc troszeczkę nie ma na to miejsca, więc ja sobie tak kombinuję jak mogę, więc wykorzystam ten cynamon i będę już mogła korzystać z tego, a słoiczek pójdzie do schowania i do wyniesienia. Tak samo mam tu pieprz ziołowy, nie mam otwartego żadnego, więc sobie też go tu włożę. Dwie galaretki bez cukru i powiem Wam, że one już też tak u mnie leżą, no trzeba by było je zjeść. Więc sobie to też odłożę, liście laurowe. No liście laurowe to w ogóle mam tutaj otwarte, bo miałam takie duże opakowanie kiedyś, więc takie liście laurowe wykorzystywać będę, a te pójdą gdzieś tam na zapas do tyłu. O, grzanki złociste. Ale ja mam tutaj otwarte jeszcze przyprawy do bruschetty, więc jakby rozumiecie. Więc te grzanki złociste na razie pójdą do zapasów. Przyprawa do grzańca, no to też do zapasów. No cukier waniliowy się znalazł. O, a ja nie używam, ale w takim razie może jakieś ciasto wpadnie? I tu mam no jakiś krem. No nie wiem. Spróbujemy to też jakoś wykorzystać. I kwasek cytrynowy to ja używam regularnie, więc on sobie tu też wpadnie do zapasu. Okej, puste. A nie, patrzcie, mam jeszcze jedne liście laurowe otwarte. To mam i w słoiku, i tutaj, a może by to tak to przełożyć do słoika. No tak zrobię. No, chyba tak zrobię, ale dzisiaj będę używać liściów laurowych. Liściów? Liściów laurowych będę dzisiaj używać, bo będę robić zupę też z resztek, także dzisiaj będzie znów resztkowo, ale to zobaczycie później, co tam wykombinowałam. No dobra, to jedno opakowanie już można też wyrzucić. Pieprz ziarnisty, no to wiadomo. Ja sobie go też tutaj dam, bo używam. Czosnek niedźwiedzi. Kiedyś też dostałam czosnek niedźwiedzi, ale nie lubię go za bardzo. I mi została taka resztka, więc sobie też go wykorzystam. O, no popatrzcie, tutaj mam jeszcze... Ale to nie na ten sezon, ale te gwiazdki anyżu. No, ziele angielskie, też kurkumę i goździki. Co ja sobie przełożę i zamienię? I goździki dam do tego małego, a ziele angielskie do tego dużego. Będzie super. Albo nie? Bo ziele angielskiego mam trochę więcej. Może to się tak zmieści idealnie. Ziele angielskiego mam trochę więcej, bo mam jeszcze tutaj. Nie zmieściło mi się to wszystko do słoiczka. I teraz sobie to będę mogła wszystko... Dobra, idealnie. Do wrzucenia. Tutaj tylko będę musiała zmienić opiskę. To już nie są goździki, albo na tym napiszę. No i dobra, mam jeszcze taką przyprawę do zup, ale tego też raczej nie używam rzadko, ale to zrobimy sobie taki challenge właśnie, żeby to wykorzystać. No dobra, więc tutaj mam ładne, ogarnięte moje przyprawy. W ogóle
Ten kadr jest straszny, ale ja naprawdę nie wiem, jak wam mam was ustawić jakoś. A może z tej strony? Ogólnie lepiej ze światłem, nie? Niż pod światło. Ale tu znowu stoi mi ekspres do kawy. Takie uroki małego mieszkania, no. Jak was nie ustawię, tak nie będziecie mnie widzieć dobrze. Dobra, kontynuuję. Dwóch opakowań się pozbywam. I teraz tak. Mam jeszcze majeranek, gałkę muszkatołową i harisę. Tylko to jest taka przyprawa, której no nie wykorzystam za szybko, no bo to jest pikantne, więc tego się tak trochę dodaje, przynajmniej w naszym przypadku się teraz dodaje. Majeranek to wykorzystuję na bieżąco, gałkę muszkatołową też wykorzystuję na bieżąco. Więc tutaj mam już zrobione mój koszyczek z przyprawami, które rzeczywiście wykorzystuję, nie zalegają mi, kupuję co jakiś czas zapas, więc jakby sobie to tutaj może być. Tam z tyłu też mam właśnie bazylię i oregano, które też wykorzystuję na spokojnie, więc to sobie tutaj daję. I teraz są rzeczy, które chciałabym wykorzystać na pewno. Czyli to będzie ten czosnek niedźwiedzi. Chciałabym też wykorzystać do końca ten tutaj cynamon, co mam w stoliczku. Chciałabym wykorzystać tą przyprawę do zup, bo ja jej nie używam, więc może teraz, jak będę robiła, więcej zup, to może to jakoś tam wykorzystam. Na pewno chcę ten cukier waniliowy wykorzystać też. Ten krem, nie wiem, szczerze mówiąc, czy go wykorzystamy, czy wyrzucę, bo my takich rzeczy w sumie nie jemy, a dostaliśmy kiedyś i tak leżą na szafce. Tą przyprawę do bruschetty i ja mam na nią pomysł, więc to na pewno wykorzystamy. Te galaretki bez cukru, w sumie spoko opcja, dodam sobie erytrytolu do nich i jakiś deser z tego wyjdzie. A, mam tu jeszcze żelatynę. Żelatynę też wykorzystuję czasem, więc sobie ją tutaj też dam do tych rzeczy. A, mam jeszcze otwarty kisiel. Nie wiem, czemu jest otwarty, ale w takim razie sobie zrobimy też kisiel. Proszek do pieczenia, no też go wykorzystuję, więc sobie go tutaj dam. I teraz tak, goździki, cynamon taki w całości, to też czasem sobie daję do herbaty. Herbata rozmarynowa na przykład z cynamonem jest świetna. Pokażę wam kiedyś fajny przepis, ale to chyba dopiero na jesień, bo ona jest taka rozgrzewająca. Tu mam te ziele angielskie, to sobie od razu napiszę, że to jest ziele. Ziele. Okay. Gwiazdki anyżu też czasem się przydawają. Kurkuma. My mamy, kiedyś kupiliśmy taki zapas kilogramowej kurkumy, kilogramowego imbiru i sobie to wykorzystujemy, ale kurkumy używam rzadko, szczerze mówiąc, więc sobie to też dam do słoiczka, znaczy do tego opakowania, do wykorzystania, żeby zacząć po prostu korzystać z kurkumy. I tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o przyprawy, więc gotując teraz przez kolejne dni będę skupiała się na tym, żeby wykorzystać w jakiś sposób to. Pewnie nie uda się wszystkiego wykorzystać, ale żeby zejść z tych produktów, bo patrzcie, małe mieszkanie, nie mam gdzie trzymać, a są rzeczy, których nie używam, leżą w szafce i zajmują aż tyle miejsca. Więc mam tutaj jeszcze olejki takie do ciast. Więc to chowam, bo w sumie czasami właśnie używam, więc jak będę robić może to ciasto jakieś z tym cukrem waniliowym, no to wykorzystam sobie też, nie, te olejki. Dobra, więc to mamy. I tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o przyprawy. I mam jeszcze to, pasta curry taka, która też leży i czeka na wykorzystanie, więc sobie ją też wrzucę do tego pojemnika do wykorzystania, tak myślę.
No dobra, jeszcze jedna rzecz. Tutaj mam taką przyprawę a la do kurczaka lub a la do frytek. Kiedyś, nie wiem, czy też jedliście jak takie frytki w różnych budkach tam na dworcu czy gdzieś. I w jednym właśnie z takich budek była przyprawa do frytek, taka właśnie paprykowa. I chciałam coś na tej zasadzie zrobić, ale to nie wyszło. Więc sobie to wykorzystam, może do jakiegoś kurczaka. Wczoraj właśnie dodałam do tych skrzydełek tą przyprawę też, więc to też wrzucam do tego pojemnika. Zostając jeszcze przy tej samej szafce, stwierdziłam, że też wykorzystamy sobie herbaty. I zobaczmy, tu mam te kawki, które ostatnio kupiłam, więc je wykorzystuję. Filtry, tam też kawa, ale mam różne herbaty w słoiczkach, które też leżą sobie niewykorzystywane, więc zobaczmy. Tu mam taką, to jest puste, no patrzcie, no dobra. Ostatnio wykorzystałam taką herbatę, ona się nazywa Maharani. To jest chyba czarna herbata z jakimiś dodatkami. Jest bardzo pyszna, ale też leżała długo w szafce i też właśnie sobie ją też. Wykorzystałam ją ostatnio, więc słoika też mogę się pozbyć. Znaczy ja je chowam do takiego kartonu ze słoikami, gdzieś wynoszę, żeby mi nie wadziły w mieszkaniu. Więc tak, mam herbatę czarną z jakimiś dodatkami żar pustyni, więc coś takiego. O, tu mam właśnie w słoiczkach imbir. Ale nie wiem, czemu mam dwa słoiczki, więc ten słoiczek sobie wrzucam do tego koszyka do wykorzystania. W ogóle imbir do mięs i cynamon. Wypróbujcie to, bo to jest rewelacja. Ja nie sądziłam, że to będzie takie połączenie. Ale ogólnie no to są te takie połączenia orientalne, więc. No nieważne, dobra. Mam taką dziką różę. I wiecie, co tu mam? Yerba mate. Mam yerba mate przesypaną, bo to chyba było kilka opakowań jakichś potwieranych, pozaczynanych, jakieś resztki i to wszystko przesypałam do jednej, więc nie powiem Wam, co to jest. Ale może zaczniemy sobie pić yerbę? Dobra. Tak zrobimy. Tu mam jakieś zioła, więc te zioła wszystkie zostają. Filtry do herbaty. Inka. Też taka resztka została, żeby też sobie ją wypić, chociaż czasem najdzie ochota, czasem nie, więc w sumie taka kawa Inka może się przydać w szafce. I tu też mam jakieś zioła. O, mam jedną yerba mate nieotwartą, więc ona sobie tutaj będzie. Tu mam różnego rodzaju zioła i nieotwartą yerbę, więc sobie to chowam z powrotem. To mam znowu jakieś zioła, kakao, więc to zostaje, bo to są takie rzeczy, które się nie wykorzystuje na co dzień, tylko tam co jakiś czas. Imbir. Imbir też trzymam tu w sumie bardziej przy herbatkach, bo sobie dodajemy czasami do herbaty. Jakąś taką, no, powiem Wam, wygląda to super. Jeszcze wcisnę tutaj tylko, o, może sobie tą herbatkę przerzucę do tego pojemnika. Ale jak tak robię, to wycinam sobie często etykietę, żeby wiedzieć po prostu, co to jest za herbata. Jak kiedyś zapomnę znowu ją pić, no to będę wiedzieć. Tak. I można wkładać do szafki. Wyciągnęłam pusty słoik, wyciągnęłam słoik z yerbą, wyciągnęłam, ojojoj, słoik z imbirem, więc na razie wygląda to tak. Tak, tak, to są rzeczy do wykorzystania.
Ekstra, ekstra. Jestem mega zadowolona. Zabieram się teraz za szafkę z takimi produktami spożywczymi potwieranymi. I zamysł tej szafki był taki, żeby tutaj rzeczywiście mieć słoiki. I jako tako ten zamysł jest... jako tako trzymam się tego zamysłu. Więc zacznijmy sobie od tych słoików może. Wyciągnę sobie wszystko. Albo nie będę wyciągała. Po prostu tak, mam soczewice, ciecierzyce, płatki owsiane, kaszę jęczmienną. Ja sobie to piszę na zakrętkach takim zwykłym mazakiem białym, permanentnym. Słoików w sumie na szkle też można pisać permanentnym mazakiem. Dalej, mam odżywkę białkową, która już mi się skończyła. Ja też sobie przesypałam do słoika, bo została mi też resztka na tyle, żeby ona się zmieściła w słoiku. No ale jak kupię kolejną, no to jakby już jej nie będę przesypywała raczej do słoika. Mam makaron na rosół. Rzadko jemy taki rosół z makaronem, ale też żeby ten makaron nie leżał luzem, więc sobie go tutaj dałam. Tu mam otwarte orzechy laskowe, więc otwarte, w sensie rozłupane, więc sobie też je do czegoś wykorzystam. To od razu wyciągam. Wiórki kokosowe, tu mam mąkę kokosową, jakąś też nasiona chia, siemię lniane. Tu mam kaszę gryczaną białą, niepaloną. Bułkę tartą, mąkę ziemniaczaną, sól kłodawska. Też mi się powoli kończy, muszę kupić nową. Mąka i tu wsypuję różne. Czasem otworzę zwykłą pszenną, czasem orkiszową. Lubię tą taką orkiszową 620 chyba, czy 630, coś takiego z Lidla. Ryż, aktualnie mam słoik ryżu pusty. I tu mam jakiś słoik z suszonymi grzybami, to też fajne do zupy, dodatek. W sumie powinno być w przyprawach, no ale już mi się tam nie mieści. I teraz mam otwarte rzeczy. Płatki owsiane, to są płatki, które mi się nie zmieściły do tamtego słoika, więc sobie je wyciągam i one będą do zjedzenia w pierwszej kolejności. Mam otwarty makaron. I taka paczka no, schodzi nam na dwa obiady, więc to jest bez sensu przysypywać je do takich słoików. Ale z tym makaronem w takim razie też sobie coś wymyślimy. Tutaj mam otwartą mąkę na pizzę. Taką 00. Teoretycznie no też bym chciała się tego już pozbyć. Mam kilka sztuk, no cztery sztuki papieru ryżowego. I mam fajny przepis z papierem ryżowym, nie tyle co zwykłe sajgonki na przykład, bo do tego jednak by tego papieru potrzeba było więcej, ale mam pomysł, co z tym zrobię, więc to też wyciągam. O, otwarte... Chyba miałam fazę na azjatyckie jedzenie kiedyś. Otwarte, jak to się nazywa, taka panierka, tempura. Otwarta tempura, więc sobie też to wykorzystam do czegoś. Może nie w tym odcinku, ale też już mam pomysł, chociaż nie wiem, czy mi to wystarczy. No zobaczymy, może wymieszam z czymś. Tutaj mam resztkę chleba, ostatnio co dostaliśmy chlebek i on jest jeszcze dobry, ale też muszę coś z nim zrobić, no i patrzcie, robi się pusto. A, co tu jest? A tu jest chyba mielony erytrytol, więc to pójdzie do ciasta. Tak, no i zrobił się porządek, trzeba było to odkurzyć. Ale no właśnie zamysł był taki, żeby właśnie ta szafka tak pięknie nam tutaj wyglądała. Tutaj już gotuję zupę. Jest to wywar właśnie z kości, które zostały po naszym wczorajszym obiedzie. Po zebraniu mięsa właśnie z kości zdecydowałam, że zrobię z nich wywar, żeby te wszystkie dobre właściwości jeszcze wyciągnąć z tego, co nam zostało. Do tego to było mięso wcześniej upieczone, więc ten smak będzie zupełnie inny, bardziej wyrazisty, przejdzie tymi przyprawami, więc wydaje mi się, że to jest fajna opcja jako podstawa do jakichś innych zup, które będę tworzyć. I mam pomysł na dwie zupy.
Pierwsza to zupa cebulowa, o której już Wam kiedyś wspomniałam. Cały czas ten zapas cebuli tutaj jest, więc może w końcu doczekam się zupy cebulowej. A drugą zupą będzie zupa kalafiorowa lub jakaś taka warzywna, koperkowa, właśnie z tego bukietu, który też mi w zamrażarce leży i czeka na swoją kolej, więc chyba się w końcu doczekał. Moją inspiracją na dzisiejsze śniadanie został ten papier ryżowy i przypomniałam sobie o jednym przepisie na tortille właśnie na papierze ryżowym, takiego tortillo omleta i również wykorzystam resztkę sałatki, która została mi z wczorajszego obiadu, więc to będzie połączenie idealne. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Także mam swojego omleta. On właśnie przez ten papier ryżowy stał się taki chrupki. Spróbujmy. Myślę, że zrobiłam błąd, że dałam dwa jajka, a nie jedno. I też wzięłam za dużą patelnię, bo on mi się troszeczkę rozlał. Ale poza tym fajne, właśnie chrupiące. Dodatki można dać jakie się chce, jakie się ma w lodówce i co lubimy. Więc wydaje mi się, że fajna opcja na śniadanie. Nawet myślę, że osobom na diecie w niskowęglowodanowej coś takiego może się przydać, bo jednak tych węglowodanów nie ma za dużo, a jest to chrupiące, czego na takich dietach brakuje. Fajne. Robię właśnie obiad i tutaj już podsmażam mięso mielone z indyka z cebulką i czosnkiem. Tutaj mam pokrojoną cukinię. Spróbuję coś jeszcze znaleźć z warzyw i zastanówmy się teraz, co wykorzystam do tego indyka. I tak sobie pomyślałam, że chciałabym wykorzystać chciałabym zrobić to curry i tutaj jest też, widzę, cynamon, ale ja bym może na przykład dodała też resztkę tego cynamonu, który mam w tym słoiczku. Może trochę imbiru, ale na pewno wykorzystam to curry i cynamon już cały skończę. Od razu sobie przesypałam ryż do słoika. Tutaj mam resztkę ryżu, więc sobie ją wykorzystam właśnie do dzisiejszego obiadu. Jajajajaj, a to jest kurkuma. Jajajaj. Dlaczego zawsze tak się kończy, jak sobie umyję piec?
zdarzyło się to też mi, nagrywam te... Nagrywam filmy o niemarnowaniu jedzenia... Nie mogę... Nagrywam filmy o niemarnowaniu jedzenia, a muszę wyrzucić ciecze... A muszę wyrzucić ciecierzycę, ponieważ mi się zepsuła. A tak sobie pomyślałam, o, mam przecież otwartą ciecierzycę, dodam ją do tego kary, bo byłoby idealnie, nie? No i nie. Tutaj mam ten wywar, który robiłam, całe 3 litry zupy, więc sobie będziemy z tego robić obiadki. Co tam było napisane? No tak, chili czerwone. Dobra, dodamy trochę... Ojejku! Dodamy jeszcze trochę tego mleczka. Może to złagodzi delikatnie. Okej. No, powiem ci, dawno nie jedliśmy czegoś tak ostrego. Ale spoko nawet, w smaku. No teraz jak dodałam trochę więcej tego mleczka kokosowego, no to złagodziło to tą ostrość. Teraz takie pikantne. Dobra, dodamy ryżu. Dobra, mamy nasze jedzenie. Dobre, tylko że trochę pikantne. Tam było niby napisane, że łagodne. Ale my bardzo mało pikantnego jemy, więc dla nas to jest pikantne. Ale dodałam jeszcze tutaj sosu sojowego, trochę miodu, soli, soku z cytryny, bo ogólnie wydaje mi się, że ta pasta nie była jakoś smaczna. Ta ostatnia bardziej mi smakowała. Będziemy mieć też na jutro, także fajnie, nie muszę jutro robić obiadu. I jeszcze gotuję wodę i będziemy sobie pić yerba mate. Dawno nie piliśmy, więc wykorzystamy to, co jest w tym słoiku. Kuba? Chcesz yerbę? Do jedzenia? Ale nie ostrego. Może zrobię to ciasto, ale nie chce mi się teraz już. Jem sobie właśnie to moje śniadanie i miałam zrobić z wami pierwsze ugryźnięcie, ale... Nie powstrzymałam się, to jest tak pyszne. Ja chyba nigdy nie jadłam tak dobrej owsianki. To połączenie to jest tak jakby mąte trochę kawy, kakao. Jeszcze ten serek wiejski, tak to dopełnia wszystko i ten sos. Ten sos zrobiony z tego mleczka kokosowego, masła orzechowego i miodu. I no po prostu to jest wyborne. To jest po prostu wyborne. Także jestem bardzo zadowolona, bo spróbowałam, otworzyłam ten krem, ten taki, co to nie wiedziałam, co to jest. Wykorzystałam do końca mleczko kokosowe. Wzięłam tą owsiankę też, zaczęłam wykorzystywać. Więc fajnie. Pomysł był na początku taki, żeby z tego kiślu zrobić owsiankę. Skoro na przykład budyń można dodawać do owsianki, to dlaczego nie kisiel? Ale jednak bardziej mnie interesował ten krem. No dodałam jeszcze właśnie orzechów laskowych tam do tego i znalazłam jeszcze resztkę gorzkiej czekolady w szafce, więc sobie troszeczkę starłam na wierzch i to było pysznie.